Pojawił się zgryz w tej lekcji kursu cudów, o którym zaraz powiem, ale najpierw ją przeczytam. Cześć, nazywam się Jakub Waldemar Witkowski. Czytam od początku roku 2020. Nie wiem, kiedy ten film oglądasz, kurs cudów. Więc zapraszam Cię do tej wspólnej podróży. Mój dom czeka na mnie. Pospieszę do niego. Tak zaczyna się ta lekcja. 226. Jeżeli tak postanowię, mogę całkowicie odejść z tego świata. Nie śmierć to umożliwia, lecz zmiana myślenia o przeznaczeniu świata. Jeżeli wierzę, że taki, jakim go teraz widzę, ma on wartość, wówczas takim nadal dla mnie pozostanie. Lecz jeżeli nie będę widział wartości w świecie, takim na jaki spoglądam, niczego, co chciałbym zatrzymać dla siebie lub czego chciałbym szukać jako celu, to on ode mnie odejdzie. Nie szukałem bowiem złudzeń, by zastąpiły prawdę. Ojcze, mój dom oczekuje mego radosnego powrotu. Twe ramiona są otwarte i słyszę Twój głos. Jakąż mam potrzebę ociągania się w miejscu czczych pragnień i rozwianych marzeń, skoro niebo tak łatwo może być moim. Jest bardzo ciekawa lekcja. Natomiast mi jest dobrze na tym świecie. Mi jest na tym świecie wspaniale i coraz lepiej. Więc po co ja mam z tego świata całkowicie odejść? Po co ja mam z niego uciekać? Akurat z tą częścią kursu cudów się zupełnie nie zgadzam. Nie chcę tu uciekać. Tu jest wspaniale. Tu jest obfity świat. Pełen niebezpieczeństw również, ale jest piękny, można tutaj doświadczyć pięknych rzeczy, można doświadczyć miłości, mądrości, wspaniałości, szczęścia. I widzę swoją wartość w tym świecie, widzę Twoją wartość w tym świecie, więc po co mam teraz gdzieś gnać, skoro na tym świecie również jest Bóg? Skoro jest we mnie, na tym świecie wszystko jest Bogiem. Więc zwyczajnie, po prostu z tą lekcją kursu cudów się nie zgadzam, ale jako myśl do powtórzenia można ją po prostu powtórzyć. Mój dom czeka na mnie, pospieszę do niego. Myślę, że to jest, czuję, że to jest taka metafora, że ten dom we mnie jest. Po prostu jest we mnie i pospieszam do niego. Nie chcę z tego świata uciekać, jest mi tutaj dobrze, jest mi tutaj wspaniale. Chyba, że Twoje doświadczenie jest inne, ale skoro się tutaj urodziłeś, to z kolei stworzyłeś w pewnym sensie to doświadczenie takim, że chciałeś tu być. Więc tym samym bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już niebawem w kolejnej lekcji tego wspaniałego kursu cudów. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, Jakub Waldemar Witkowski. Do zobaczenia. Cześć.